Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym filmie, który staram się nadawać tutaj na YouTubie po to, żeby Wam poopowiadać o magicznych rzeczach, o magicznych przedmiotach, osobach, klątwach, urokach i wszystkim innym. Dzisiaj, tak jak mówi tytuł, chciałam porozmawiać z Wami o skrzatach i skrzaciorach, dlatego że może to się wydawać temat błahy, ale jednak dla czarownicy jest on bardzo, bardzo magiczny. I mam wrażenie, że wielu z nas miało styczność ze skrzatami bardzo często, natomiast albo nie zdajemy sobie sprawy, że są to skrzaty, albo nie wiemy, co z tym zrobić. To wynika ten temat z filmów, które ja robię, odpowiedzi na Wasze pytania, ponieważ na przykład bardzo często coś Wam w domu ginie, zmienia miejsce, albo wprowadzacie się do nowych domów, albo chcecie oswoić stary dom. No i przede wszystkim oprócz oczyszczenia energetycznego w takich wypadkach, warto by było pomyśleć o takiej naszej starej świeckiej tradycji magicznej, jak skrzaty właśnie. Słuchajcie, dla mnie skrzaty są istotami energetycznymi bardzo realnymi, bo po pierwsze skutki ich działania często są właśnie a to troszkę złośliwe, a to trochę przekładające pewne rzeczy, których szukamy, znajdujące się potem w tym samym miejscu. To po pierwsze. Po drugie, to, że się też widziało, to też jest jakby bardziej naturalne. Natomiast wiele osób popuka się w tym momencie w czoło i powie skrzaty. Ale tak, właśnie skrzaty, skrzaty domowe. Bardzo jest wiele ludowych legend odnośnie domowych skrzatów, a pamiętajcie, że zawsze w legendach jest ziarno prawdy. To jest tak samo jak legendy o smokach. Jestem przekonana, że pozostałości energetyczne dinozaurów albo z drugiej strony ten świat, którego nie widzimy, a może mieć różne stwory, potwory, po prostu istnieje. Także dla mnie mówcie sobie, co tam chcecie, a ja zatem Wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Tak. Bardzo często są to te energie, które widzimy kątem oka, przebiegające gdzieś nisko po podłodze. Bardzo często niby kot, niby pies, może zwierząt nie ma w domu. Coś widzimy, coś nam kątem oka przemyka. I to są właśnie te energie skrzatowe. Pamiętajcie, że one są bardzo często pierwotnymi energiami, pierwotnymi mieszkańcami domu i że to my, wchodząc do domu, który kupujemy bądź który budujemy, już gdzieś tam na poziomie budowy te skrzaty mogą się wprowadzać. One są pierwotnymi mieszkańcami i to my mamy z nimi współpracować. Miałam taką koleżankę, która pracowała w schroniskach i tam na przykład trzeba było oswoić skrzaty ze względu na to, że nie pozwalały dobrze pracować. A to przewracały miotły, a to przenosiły przedmioty, działy się takie rzeczy, więc też to było zupełnie naturalne. I my w zasadzie nie powinniśmy się temu dziwić. Ania się pyta, w czym mogą pomóc skrzaty. Generalnie w naszych ludowych podaniach skrzaty są od pomocy w gospodarstwie. My często teraz mieszkamy w blokach, nie mamy gospodarstw, ale one są po prostu pomocne. Oprócz tego, że zaplatają koniom grzywy, mogą dodawać nam dobrobytu, nie będą przynosić ziarna ze spichlerza sąsiada do naszego, ale mogą nam dodawać dobrobytu, po prostu. Jeżeli wchodzimy do nowych domów, trzeba się też z nimi przywitać i właśnie ułaskawić. Bardzo często są to energie, które, i teraz tak, oczywiście nie wiadomo na pewno skąd są te energie, ale to są to energie, które po prostu sprawują pieczę nad gospodarstwem. I jeżeli nauczymy się z nimi współpracować, to ta współpraca układa się pomyślnie, a jeżeli jesteśmy złymi gospodarzami, to może się okazać, że będą złośliwe, bo też potrafią. Kiedyś nazywano je różnie, w różnych zakątkach naszego kraju, globu. Na przykład mówiono uboże, nieboże, a to wzięło się już w momencie, kiedy na nasze ziemie wszedł katolicyzm, że takie bidulki, że w ogóle nie istnieją, no ale tak na nie mówiono. Przede wszystkim nazywano je domownikami. My mówimy skrzaty, krasnoludy, krasnoludki, natomiast nazywano je domownikami. Widziadła, latawce, dziadki, babki, inkluzy,
glanki, także nazw było bardzo dużo. Przede wszystkim skrzaty nie lubią hałasu, rozgardiaszu i bałaganu, więc jeżeli chcemy zachować z nimi dobrą interakcję, to trzymamy w miarę porządek właśnie w tych wszystkich rzeczach. Taką podstawową rzeczą, którą trzeba robić, by oswoić skrzaty, można się z nimi witać, można się z nimi żegnać w momencie, kiedy wchodzimy, wychodzimy do naszego wspólnego w sumie domu, ale na noc można wystawić miseczkę z mlekiem, z miodem, bo bardzo to lubią, albo po kącikach porozsypywać grosiki. Ja bardzo często rozsypuję w jednych miejscach, znajduję grosiki w drugich miejscach, także skrzaty sobie tam przenoszą z miejsca na miejsce. Nie pójdą do sklepu i nie kupią, nie o to chodzi. Chodzi o dar. Także bardzo fajnie. Gdzie mieszkają skrzaty? W najciaśniejszych norkach. W najciaśniejszych norkach najczęściej kiedyś mieszkały pomiędzy ścianem a piecem, dlatego że tam było ciepło, sucho i przytulnie. Taka najlepsza miejscówka. A teraz mieszkają po kącikach. Często skrzaty również kiedyś mieszkały w stodołach, w oborach, pilnowały dobytku, pomagały przysiewać ziarna, pomagały w takich pracach, które nagle zostały wykonane i tak nie wiadomo było, czy my tak dużo zrobiliśmy, czy pomogły skrzaty. I bardzo często o pracowitych gospodarzach mówiło się, że te skrzaty im właśnie pomagają, dlatego że im się robota w rękach paliła. Pamiętajcie, że ta pomoc teraz to na pewno jest bardziej energetyczna, ale zawsze jest. U mnie na przykład ja stworzyłam żonę dla skrzata w postaci ziarnuszki, która stoi w kuchni, czyli też tak próbowałam oswoić moje mieszkanko. Jak wyglądają? Jak krasnoludki, dokładnie tak. Mały człowieczek, najczęściej z brodą, z czerwoną czapeczką, w tużurku i w kubraczku. Może przybrać również postać zwierzęcą, czyli kręcące się po obejściu obce zwierzaki. Mogą to być skrzaty. Dlatego nie należy ich przeganiać, należy nakarmić i puścić dalej wolno. Dla mnie skrzaty są tworami energetycznymi, tak jak dewy, sylfidy czy innego rodzaju rzeczy, postacie energetyczne, no również te z bajek. Natomiast dawniej wierzono również, że może to być dusza zmarłego, albo jakiegoś niechrzczonego, albo jakiegoś syna boginki. Najczęściej jednak wierzono, że skrzaty są duszami naszych przodków, które w nagrodę, nie za karę, pilnują domostwa. Także tak to mogło wyglądać i ta wersja też mi się bardzo podoba. Wykonują wszelkie prace gospodarcze. W mysich norach, na strychu, tak patrzę, co mam zapisane. Jeżeli źle z nimi współpracujemy, stają się kapryśne, niszczą, tłuką talerze, robią hałasy, a obrażone odchodzą i bardzo ciężko namówić skrzata, żeby wrócił do nas z powrotem. Współpraca ze skrzatami w domu jest gwarantem sukcesu domu i dobrobytu. Także warto czasem o tym mleczku, miseczce i pieniążkach po prostu pamiętać. Ofiarowano im często resztki obiadu i oczywiście w katolickich kronikach potem jest, że i głupi ludzie wierzyli, że to zabierają skrzaty, chociaż zjadł to kot lub pies. W porządku. Jak głupi ludzie, to głupi ludzie. Wiara nie podlega dyskusji. Dla mnie znikające mleczka są skrzatową robotą. Ania mówi, że mi lubią klucze przenosić, ale oddają. Oddają, oddają. I takim dobrym sposobem jest zasiądnięcie na krzesełku, zawiązanie na nodze 3 razy czerwonej nitki i poproszenie skrzata o oddanie zaginionej rzeczy. Skrzaty bardzo często podążają za rodziną do nowego domostwa. Czyli one przywiązują się nie tyle do miejsca, chociaż możemy je spotkać już wchodząc do miejsca, ile do rodziny, jeżeli jest to bardzo dobra współpraca. Co tutaj jeszcze? Tak jak skrzata nazywano domownikiem, to nie jest tylko męska postać, dlatego że domowicha to była żona skrzata, więc mamy tutaj parę. I domowicha pomagała kobietom. Domowicha pomagała prząść, układać wełnę,
pomagała w sprawach domowych, kobiecych. Dlaczego skrzaty są ważne? Nie dlatego, że ugotują nam obiad, bo to tak nie działa, tylko dlatego, że po pierwsze oswojenie tej energii domu, czy nazwiesz ją skrzatem, czy energią domu, powoduje dostatek i bogactwo. Jeżeli coś spersonifikujemy, nadamy temu życie, to zaczyna istnieć. A krasnoludki, spytajcie swoich dzieci, one są po prostu. To nie dopuszczają, oprócz pomocy, bogactwa, błogosławieństwa, nie dopuszczają do domu demonów, złych sił i opiekują się młodymi dzieciakami. Kto powinien w domu powitać skrzaty? Kto powinien wystawić jedzenie, poukładać grosiki? Najstarsza mieszkająca w domu kobieta. Ania mówi, ale super info, dzięki. Kiedyś babcia o nich mówiła dużo, zapomniałam. Wszystkie bajki, które znacie, niosą w sobie prawdę. One oczywiście są oparte na fantazji, fikcji, wydarzeń. Ale skrzaty, myślcie sobie, co tam chcecie, a ja dzisiaj Wam powiadam, krasnoludki są na świecie. A czy to prawda, że skrzaty są przesyłane przez Boga Swarożyca? To jest to, co mówiłam. Opcji, skąd się biorą, jest mnóstwo. Tej nie słyszałam. Mi pasuje, że są pierwotnymi duchami danego miejsca. To jest fajne. Miejsce musi mieć energię. Kamień ma energię. Samochód ma energię. Dlaczego miejsce ma nie mieć energii? I druga wersja, że są to przodkowie, którzy w nagrodę zeszli tutaj po to, żeby pomagać swoim potomkom. Także. Taki krótki film o skrzatach. Nie żeby Was przekonywać, że istnieją, tylko dla tych osób, które chcą współpracować z energią swojego domu, teraz tak mówimy bardziej realnie, te osoby, które chcą współpracować z energią domu, żeby mogły oswoić energię tego domu. Ania mówi, ona mówiła o ludzikach domowych, że są. No, dlatego się nazywa domownik i domownicha. Także fajnie. Elżbieta mówi, u mnie są grosiki po kątach. O skrzatach przekonałam się, kiedy szukałam banknot, nagle znalazł się pod nogami. Podrzucają. Jeżeli są z nami we współpracy i nas lubią i my ich lubimy, to po prostu nam pomagają nawet w takich prostych rzeczach, które nam mogą wydawać. No, nie można czegoś znaleźć. Przeważnie właśnie tak widać ich działalność. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Puśćcie go swoim dzieciom, że dorosła baba mówi, że skrzaty istnieją. I jeżeli uważacie, że jest warty, to oczywiście łapkujcie, lajkujcie, puszczajcie dalej. Film też znajdzie się na kanale, zawsze będzie można do niego wrócić. Także obsługa skrzata jest prosta. Miło, sympatycznie, mleczko, miodzik, najlepiej naturalne, grosiki i dużo, dużo uśmiechu. Ja zazwyczaj ze swoimi skrzatami, wiecie, ja myślę, że mowa jak mowa, no my stworzyliśmy jako ludzie mowę. Natomiast wychodząc zawsze mówię, pilnujcie domku, wracam wtedy i wtedy, wracam, dzień dobry, domek, skrzaty. Także mam nadzieję, że Wam się to przyda. Oswajajcie energię swoich domów, oswajajcie energię swoich mieszkań, współpracujcie ze skrzatami, zróbcie skrzatom ziarnuszkę, domowichę, niech mają swoją żonkę. To też ziarna, zioła, bardzo lubią porządek, także proste dbanie o skrzaty, tak żeby każdy był zadowolony. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych pogadankach, takich no, może drobnych informacyjnych filmikach. Do zobaczenia, pa, pa.